No, witam was serdecznie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy niedawno. Biorę kolejną misję, powinna to być chyba ostatnia, ale jak widzicie. Your presence is needed for the start of the next Genki Bowl 7 match, created by the Genki Girl Sexy Kitten. Please head there as soon as you're able, so we can get underway. Boom, na razie. A więc nie ma co, ja nie będę chyba to wam przestrzegał. O, muzyka poważna. O. Na razie, dzięki za wóz. Łoo, a ten czego? Ale tu są opóźnienia w sterowaniu. A więc do zobaczenia za jakieś może... bodajże... Niechaj będzie... Tak dojadę te 3 km. Więc do zobaczenia za chwilę. No i my już jesteśmy. Jesteśmy prędko, nie prędko, ale jesteśmy. O Jezu. Co moim zdaniem jest? That's right, Zach, and today's show brings with it a very special surprise. Professor Genki's very own Genki girl, Sexy Kit, has designed a brand new game for contestants to play. And what a game it is! Here to tell us more is our correspondent, down on the streets, Tammy Tolliver. Tammy. Thank you, Zach. Our contestant will have to maneuver a giant ball of yarn throughout the city and cause as much damage as they can before the time is out. A giant ball of yarn? Looks like Sexy Kitten definitely put her paw print on this show. Oh, and that's not all, Bobby. The ultimate goal is to catch the mouse. Do that, and the contestant will score big. A mouse and a ball of yarn, huh? Is something the matter? No. Just sounds like my friend's bachelor party. Oh, wait. I don't think I want to know. Whoa. Never did find that mouse. With the destruction and explosions our audience is seeing here today, must be really pleased. As the second event for Genki Bowl 7, I can't see how he wouldn't be, Zach. Sexy Kitten has really put together a great show. Oh, and there's more to come, Bobby. Another match full of yarn and carnage. This will be a Genki Bowl for the record book, Zach. The Genki girls are certainly going all out in their designs. And the Saints head honcho is certainly going all out on this course. Makes you wonder if they always drive around like this. No need to wonder. Whoa. I've seen this celebrity on the street, and let me tell you, nothing is safe for the Saints robot. Then how are they still allowed to drive in Steelport? Would you like to be the officer who asks the Saint for their license and registration? I don't think so, Zach. Especially given the number of times they've been accused of Grand Theft Auto. I doubt any registration would be in their name. Whoa. I doubt they ever even had a license. Ja się zsunę. Jest. Dopóki czas, kręć się na sprawę. No i... zakończyli. To jest cała ta misja. Boże. To jest niewybawne. Co tu się dzieje w tym mieście? Oj, przepraszam. Powiem jedną rzecz. Pokażcie ten Genki Bowl. Tabulator. Stage. Mapa. No, widzieliście, no na tym to jest tylko co dodane. Zobaczymy, gdzie tablet. Tabletujemy. Mapa. Aha, tutaj jeszcze nie ma. Spoko. Guess what? The professor thought you did such a fantastic job, he wants you to drive again. Remember, don't look him in the eye unless you want to wake up in a North Korean prison camp. Wow. O, fajnie, samochód ledwo już się toczy.
video, seen her in a magazine. See me, I ain't frightened, we ain't seen them titties last week. Somebody you nasty. Nie wiem, mówię wam. Profesor Genki totalnie jest zdobany. Nie wiem, ile to jest tam misji tego, nie wiem nic, ale na pewno to jest zarąbane. Ciekaw jestem, co to tam da. Hey there, Genki Bull fans! Are you ready for another surprise? Courtesy of Professor Genki himself! After his last public appearance, Genki has decided to stir up his adoring yet bloodthirsty fans yet again. And of course, the leader of the Saints, the champion so far here at Genki Bowl 7, will be accompanying him. I heard last time the crowds were ablaze with excitement. Literally, some people left with third-degree burns. Nothing like a little calamine lotion won't fix. So sports fans, if you want to catch a glimpse of the genius man cat, hurry on down to Planet Saints right now. Teraz. And don't forget to tune in for the next event here at Genki Bowl 7. Another good fight. Nie, o, dobra. Spoko. No, dawaj. Rośnie mu irytacja, ale... No jedź. Kurde, co za ciołek. Ten samochód jedzie jak stara panna pijana po imprezie. Jaki jest zadowolony, tak? Kurde. Flamethrower!
ten samochód, to jeździ jakby chciał, a nie mógł. Opóźnienie sterowania, nie wiem czemu. Jakby DirectX pracuje, ma błędy. No to jest gra steamowska, to jedna z tymi steamowe rzeczy mogą źle funkcjonować w dodatku. Ale z tego co widać, ten dodatek tylko na tym polega. Jeżeli będzie jeszcze kolejna misja jakaś, co już się powtórzyło, to ja powiem dziękuję. Bo ja już nie mam zamiaru męczyć się. Jecha! Ten samochód, taki w miarę miał fajny. Kurde, co za wóz! Ten samochód to tak jedzie, aby chciał, nie mógł. Potrąciłem kolejnego człowieka. Gdzie to mnie prowadzi? No przecież to tutaj nawet... Aha. Wow. No. Ten samochód skręca. No gdzie? Te skrzydełka to nie pomagają nawet na nic. No ale ten dodatek to nawet... On się zachowuje, ten samochód, jakby w tym... Profesor Genki był tym tygrysem. Ojeju. Nareszcie. Masakryczny. Masakryczny dodatek. Powiem wam, że ten dodatek to no niczym mnie nie zaciekawił. W ogóle taki nudnawy ten dodatek. Myślałem, że jest dobry. Uuuu! A co tam jest? Z uśmiechem. Zobaczmy. Co za nowe misje są. No to już było. No to już mogę rzec. Wszystkim ukończyliśmy wszystkie dodatki gry Saints Row. Więc nie ma co, do zobaczenia w następnej serii. Następną serię na pewno coś tam wymyślę ciekawego, prawdopodobnie jakąś naprawdę klasyczną grę, może Mafijka, może Max Payne. Zobaczę. Może GTA 3, który niejaki Xavier2o2.pl chce, żeby była nagrana. No to tak zrobię. A więc do zobaczenia przy tym właśnie mordobiciu, bieganiu i tak dalej. Do zobaczenia w następnej grze. W następnej serii. Postrzelam. A więc, a wam życzę miłego, udanego dzionka. Na razie, cześć!